I chuj. Żebron. Żebrak pierdolony. Żebrak pierdolony będzie. Co pan tu robi? Pracuję. Na czym pan pracuje? W policji. Jak się pan nazywa? Sebastian Wątroba. Aha. O kurwa. A pan jakiś jest ten żołnierz z Legii Cudzoziemskiej? Nie. Forza Taktyka. Jestem byłym komandosem jednostek specjalnych. A. Aha. No dobra, witamy w Los Santos. Przyleciałem tu łapać przestępców, jak i ludzi handlujących narkotykami, twardymi oraz miękkimi. W większych ilościach oczywiście. I wszystko będziemy chować do toreb i opierdalać po kryjomu. Aha. No dobra. Witamy w Los Santos. Oby pan chronił jak najlepiej. Dziękuję. Pan uważa, bo panu szybko zestrzelą czapkę. Do widzenia. Nie, jest przyklejona. Dzięki, hej. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Zapraszam ze mną. Zapraszam. Ma pan ustawione radio policyjne? Nie posiadam aktualnie. A ma pan w ogóle zainstalowane radio policyjne? Myślę, że mam. Ma pan. Dobra, chodźmy na górę, bo tutaj będziemy gadać czy coś to. TeamSpeaka, nie? Ma pan już numer odznaki? Nie posiadam. Dobra, chodź. Dobra. To sobie tu staniemy, żeby za dużo ludzi nie słyszało. Dobra, jeszcze raz. Braton 27, numer odznaki. Proszę pana. Dobra, czyli ma pan zainstalowane radio, tak? Tak jest. Adres radia ma pan już? Dostał pan, czy nie? Nie. Dopiero... Nie chcę tu... No rozumiem. Nie chcę tutaj podawać, bo to zaraz... No nie mogę tu takiego adresu podać. Moment. To jest pan na... No właśnie... ma pan, jest pan na aplikacji. Ja proponuję, żeby dać szefowi, temu takiemu, co mi tutaj papiery załatwią, nie? Dobra. On mi wszystko przekaże. Kurwa, 2400 ludzi. 0420, odznaka. Pierdolisz. Dobra, wysłałem do pana maila, kropeczkę, chwila. Halo, komandosie. Przysnęło mi się, słyszę. Dobra. To teraz tak. Musi pan chwilę poczekać. Jadę po telefon i kartę. To Walden, jedź. Panie Piśkala, czekam. 73. No to chodź na radiowozu. Kod 4 to 1072. 00101, tu mam jednostkę za 104. Jademy mielić. Dobra. Co to za pan? To jest pan Walden. Dzień dobry. Pan Walden załatwi wszystko. Dobra. 02 plus 2 Rajdalongi status 5 jednostka Edward Offroad Raptor. Więc pokrótce, chłopaki. Do momentu, aż ktoś was nie wkurwi, to nie używamy słowa kurwa. A potem, jak was wkurwi, to już jedziemy. Dobra. Przepraszam. Proszę bardzo. Grochówka jedna. Grochówka, dobra. Z wkładką? Coś już kotwardy, bo to z wkładką. Bardzo dobrze. A proszę mi powiedzieć, panie Sebastianie, jak samopoczucie? W miarę, no. Telefon by mi się przydał, karta. No to kupimy zaraz. Takie gadżety, jedzonko. Gadżety. Dobra. Jabłka mogą być? Mogą być.
Dobrze. Na służby najlepiej się zbiera jabłka. Walden, a ty jesteś przygotowany do służby w policji? Panie Psikela, czy ja też mogę wyjmować takie radiowozy? Nie. Kurczę. Ty na razie to nic nie możesz. No, 69 słuchaj. Plus Ride-along, status 5, jednostka Edward O'Brien. Ja jestem byłym komandosem, spodziewałem się czołgu. Nie, nie. Czołgu? Tak jest. Troszkę po zdrowie 4 zł. I co ty byś tym czołgiem robił? Groszy. Rozpierdalał miasto. Ale po co? Nie no, gdzie? To wszystko trzeba dozować. Wszystko trzeba dozować z... Patrol bym robił. ...emocjami. Poczekaj. Widzisz grę. Dlaczego? Czy jest okej? Druga sprawa jest taka, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie OC, to pokrywamy ci my? O kurwa. Od tego się kurwa nie spodziewałem. No w czołgu tak nie bolało. W czołgu nie bolało, a nie wiem w co przyjebaliśmy, ale to mniejsza o to. Więc ubezpieczenie i tak dalej to my ci zapewniamy, więc tym się nie musisz martwić. Jedyne co to pozwolenie na licencję na broń służbową. To nie pan uważa, z pięściami łachudra leci. Gdzie? Tutaj, tutaj. Zaraz go kurwa fronta mu wypierdalam na klatę. Co ty kurwo? Do pisikeli pana? I do domu. Pierdoli do domu. Chyba, że wolisz do celi. Nie, do domu ich wypierdala. To może chce pan poprowadzić? Ja chętnie sprawdzę, mogę, czy pan potrafi. No to jedziemy. Kurwa! Kurwa no. Kurwa, żyć w tej policji to ja nie dożyję do emerytury, nie? No, ciężko jest. Teraz tak. Mamy sygnalizację świetlną, czyli tak zwany kod trzeci, tak? Tak jest. To jest taki, że tak powiem, zwyczajny sygnał, który stosujemy na co dzień. Trzy różne tonacje, prawda? Mhm. Ale też jak chcemy kogoś wkurwić, to możemy te sygnały połączyć. Proszę spojrzeć. O, to jak pod zderzak będę podjeżdżać. Dokładnie. Kod pierwszy to jest kod, w którym nie używamy kompletnie żadnych sygnałów, czyli jeśli dana jednostka mówi na przykład na radio, że podjedźcie na narkotyki w kodzie pierwszym, to nie używamy żadnych sygnałów, ani dźwiękowych, ani świetlnych. A pytanie mam, jak jest z opieką medyczną dla nas? Również my ci zapewniamy. No ale jesteśmy w stanie sami sobie pomagać? Nie. W małych, nagłych przypadkach, to znaczy skaleczenia, że tak powiem, jakby to nazwać, przecięcia, jakieś, zwichnięcia, opatrunki, spoko. Mamy ludzi wyszkolonych od tego, to nie ma problemu z tym. Ale już na przykład rany postrzałowe i tak dalej, fakt faktem zakładamy prowizoryczne opatrunki, ale że tak powiem, nie pomagamy doraźnie. 25.54 do kodu 6. Co on powiedział? Kod czwarty do kodu 6. 5-6-4-1, na Mission Row. Czemu on łączy te kody? 3, no bo to jest jednostkę i... Powiedzmy, zrobimy sobie taką scenkę. Udaj się samotny baton na razie, jest. Stoi ten, to auto czyli przed nami stoi na wprost nas, prawda? Więc na radiu zgłaszałbyś twój numer odznaki, plus jeden, bo tyle masz osób w radiowozie, czyli plus ja. Kod szósty do tego pojazdu, czyli powiedzmy na przykład Dinka. Great Ocean Highway. Nic więcej ci nie interesuje. Później, żeby powiedzieć ludziom, którzy zakończyli te czynności, to mówisz po prostu twój numer odznaki plus jeden, kod czwarty do kodu szóstego. 73, kod szósty, autostrada. Łapiesz? Kod szósty, autostrada. I co on chce zrobić, mówiąc to? Kod szósty to jest interwencja poza pojazdem, czyli musisz opuścić pojazd i przeprowadzasz wtedy zatrzymanie drogowe zazwyczaj. I zawsze muszę takie rzeczy mówić? Tak. Kurwa, wyjebiał mnie stąd. Nie! Jak ja cię wyszkolę, to nie wyjebiam.
Ja już nie takich gagatków wiem. A kod czwarty? Zgłoszenie w celu odklubania pojazdu. Kod czwarty to jest odwołanie, że tak powiem, zakończenie czynności. Czyli kod czwarty zakończy wszystkie czynności, jakie ty prowadzisz. Czyli szóstka i czwórka muszę tylko zapamiętać, bo to najważniejsze. I kod zera. Czyli? Strzały w kierunku funkcjonariuszy. O kurwa. No. I na przykład... Na przykład co? I to. I teraz powinieneś powiedzieć twój numer odznaki plus 1, 10-5, czyli udaje się, na 10-71, 2, sorry. 33 plus 1? Tak. 10-5, 10-72. Nie kumam. No zobacz. Twój numer odznaki to 33. Tak, tak, jesteś ze mną, więc mówię plus 1. Dokładnie. 10-5, czyli 10-5 w wolnym tłumaczeniu, to jest udaje się. Mm-hmm. Rozumiesz? Mm-hmm. I teraz połącz to wszystko. 33 plus 1, 10-5. 36 kod 6 na PSMB, pan ma 20. I teraz dodajesz następny kod, jaki jest kod 1072. Czyli 1072 to jest ostatnie zgłoszenie odnośnie sprzedaży narkotyków. Udaje się na 1072. Nie musisz mówić udaje się, wystarczy powiedzieć 1072. 10-5, 1072. Dokładnie. Czyli od początku? 33 plus 1, 10-5, 1072. Pięknie. Jeśli zajedziesz na miejsce i nie będzie nikogo, to co trzeba zrobić? Kod 0. Nie, kod 0 to strzały są. Kurwa. Co mówiłem ci przed chwilą? Kod 4. Tak, kod 4 do 10-7 możesz powiedzieć. Od 4 do 10-7. Dokładnie. Ty dobra. Nie jesteś głupi, tylko musisz w siebie trochę uwierzyć. No dobra. Czyli jakby było z tymi narkotykami? 33 plus 1, 10-5, no. 10-72. Pięknie. Wszystko. No i tyle. 11 dla 00, bo Sebastian Wątroba, zgłaszam się. No. Może być. Nie potrzeba. Jademy do ruchu. Może flarę do auta mu wpierdolę. No ale po co? To jest warto tego wszystkiego. Jak komandos. No w sumie. Ale na dymy to przyjdzie pora. Prosto pojechał, nie? Prosto. O, proszę bardzo. No i dobra. Pasuje robota. I teraz ja będę zgłaszał 80, dobra? Pan zgłasza, ja kieruję. 02 plus 1, prowadzimy 1080 za korwettą z wypadku, prawdopodobnie na autostradzie. Kierunek południowy, Seniora Fury, prędkość pościgała około 220 km na godzinę. Poprawny pas ruchu i potrzeba nam kurwa sełu, bo nam ucieka. Pobieram 2,5. 69 plus 1, Edward Offroad. Prawdopodobnie za jakieś 10 sekund będzie na wlotce. Tracimy go z pola widzenia. Prosto, nie? Nie, 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 lewy, prawy, prawy, prawy. Ta jest, dobra. I do miasta. To ma ceramikę. Prawdopodobnie korwetta bez dachu, wiśniowa. 10,82 na chwilę obecną. Kurwa. Aktualnie Los Santos Trio się poruszamy. Jedyny. Masz go? Przede mną wypadek jaki? Co zauważyłeś? Prosto pojechali, nasi. Nie. Serio? GPS-a masz przecież, tam nikogo nie ma. Jak GPS-a? No przecież na GPS-ie widzisz, czy są nasi, czy nie? Ja go nie minąłem, musiał pojechać w lewo, wiesz? No to chyba pojechał na tem. To była ktoś... 02 prawdopodobnie ktoś przed chwilą wzywał mechanika i ta korwetta leżała na boku. Na autostradzie. Mamy ją gdzieś tu dalej, czy... 1082. Gdzie jedziemy? Jedziemy do miasta. Czekaj!
No. Ja do bazy danych to automatycznie tam przy tablicy loguj, czy jak? No. Nie muszę hasło wpisywać, tak? I cyk. Dobry. Dzień dobry. Gasimy silniczek, prawda? I teraz Seba zgłaszaj. Twój numer odznaki plus 3 to no. 6 do Mustanga. Jeszcze raz. Twój numer odznaki plus 3 plus 3 kod 6 do Mustanga Popular Street. Do Mustanga Popular Street. Dokładnie. 33 plus 3 kod 6 do Mustanga Popular Street. Zajebiście. Teraz ci pokażę, jak to wszystko powinno wyglądać. Szybki opuścimy. Dobry. Juan Pablo Pichela, asystent ja szefa policji. Ja tu wziąłem, panowie. Pali pan blanty? Nie. Dobra. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód osobisty, proszę. Ciągnij. Derek Morningstar. Dobra. Ty, Sarek, Derek. Masz jakieś blanty? Nie. No podziel się. Nie wiem, mógł się jabłkami z panem podzielić. O, główka rozbolała tutaj. Pan zgasi silniczek. Jest zgaszony przez pana. Margaret, ogarnij to. To pański pojazd, czy pożyczony? Mój. Fajne auto. Chociaż no, dziękuję. Nie na deszcz chyba. Bo ciężko się jeździ, ciężko. Bez kobiety pan jeździ? Nie jest poszukiwany, panie Sebastianie. Tak? No nie, nie będzie poszukiwany, bo nie ma jak. To zgłoś, że puszczamy pana. No, musisz teraz tak. Tylko czwarty do kodu szóstego i pan idzie. Nie. Wyda się, czy powód zatrzymania, mówisz mu jaki? Nie rozumiem, kurwa. Ja jestem komandosem, nie kurwa psem jakimś jebanym. Proszę pana, musi pan wziąć dowód, tak. Potem zapytać, czy znam powód zatrzymania. Nawet jeżeli znam, to i tak pan go przedstawi. Ale już jest pan wolny. Później mówisz, że nakładę na pana albo mandat, czekaj. Albo upomnienie. Panowie, trzeba dzień pomóc dobry. Tutaj, bo pana Pisikele rozbolała głowa, a zatrzymaliśmy Forda. To ja poczekam na pana Pisikele, nie ma problemu. Pan nie ma OC. Czasem to akurat mam duże. No nie ma. Nie będzie mandat, proszę pana. No wiem, że będzie. Tutaj pan nie ma OC. Bo pierwszy w życiu będzie. Czy mi się wydaje, czy to jest dwóch Heiderlongów? No trzech. Trzech. Teraz już trzech. I kadetka. Dzień dobry. Dobrze. Heiderlong nie jest poszukiwany, nie ma NW. Witam, z tej strony Foxtrot 1 Raul do Zadobity Sheriff, sierżant drugiego stopnia. Dobrze. Poproszę jeszcze raz dokumenty. Jestem policjantem od godziny. Szefie. Bo to się mały młyn zrobił. Odcina. Tutaj obywatel mi podawał kody, jakie mam mówić. No. Nie ma NW i OC, czyli kadetka powinna wystawić za brak OC. Ale czy to Sebastian tutaj... Ja nic nie mam do pana i puszczam go. Czyli ja powiem tak, bez oceny może pan się poruszyć. Jeżeli, że tak powiem, zostanie tylko upomnienie słowne, proszę wyjść z samochodu. Samochód zostanie odholowany oczywiście na pana parking, bądź jeżeli pan ma drugiego kierowcę, to może tutaj dojechać i zająć się samochodem. Tak jest. Ma pan owego kolegę? Nie. To w takim razie niedaleko jest mechanik, wezmiemy mechanika na koszt departamentu policji i zostanie odholowany, że tak powiem, na pana parking. Będzie pan mógł oczywiście, że tak powiem, niezwłocznie go odebrać, ale prosiłbym uprzednio, że tak powiem, żeby nie dostać od innego funkcjonariusza bądź szeryfa. Proszę, że tak powiem, OC wykupić. Biorę szeryfa do Monkey Dengi. Panie Sebastianie! No oczywiście. Ja panu odholuję za darmo. Wysłałem zgłoszenie treść tutaj do odholowania Mustang. Panie Sebastianie! Tak. Że tak powiem, na samym razie to proszę dużo o wykupienie. Nie, jest dosyć drogie, a mandaty za brak OC są dosyć, że tak powiem... kosztowne. Kuriozalne. Jestem głuchy. Bo w Afganistanie dużo wybuchów było. Dobra, i nie słyszę. Może pan iść. Do widzenia. Musisz krzyczeć, Margaret, mi do ucha. Pytam, czy pan jest może pan się oddalić, mi się z tym ja? Samochodem na spokojnie. Tak. Nie, czemu?
Dziękujemy uprzejmie. Beren ma pan taki. No i chuj. Szefie. No. No bo to słuchaj, chyba jest mój, że tak powiem, podopieczny. Który? Uważaj se. Szef zobaczy i sprawdzi. Ale no który Seba? Ja mam jeszcze pytanie do pana sierżanta. No to dawaj go. Co? Czy jest... Dwóch mam brać? To jeszcze jednego postawiłem z gierne. Ja jadę z panem Piśkielą. Pojedzie z Raulem, to moja prawa dłoń praktycznie. Dobra, a no potem... mogę pożyczyć, no to szef przetestuje tutaj, a ja potem wystawię opinię. Poczekajcie. Nie ma problemu, siada, jeżeli robię. Pan Sebastian, że tak powiem, życzy sobie z szefem. Pojedziecie sobie we dwóch i za 20 minut się zmienimy. Żebyście mieli trochę, że tak powiem, urozmaiconą tę służbę. Kurwa, ale mnie nosi dzisiaj. Co nosi? Pierdolę, salto. No. Uważaj, bo pan Sebastian już tak po 10 minutach patrolu bazukę chciał wyciągać. Będzie na spokojnie. Skopa. No kurwa, nie wsiądę. Nie wsiądę. Szefie, ja myślę, że jak ja jestem oazą spokoju, to dam radę. Zapraszam pana. Seba! Co? Po całości. Oho. Jechać z nim? Po całości. Dobra. Ja cię przepraszam, ale musisz wysiąść. No, czemu? Bo... No? Nie... Bo pada deszcz. To mam wysiąść, żebym zmógł, tak? Tak, musisz wysiąść. Adam. Weź bo... tego raptora też, bo... Ja wyszli. Kieruję pojazdami. No. Dobra, wam poobserwuję cię w końcu, ja tobie mam opinię wystawić. Dobra. Nie ma problemu. Może wpuszczę się sierżanta do przodu? Jedziemy po czołg. Nie, na stopień do zewnątrz. Spokojnie, z tyłu też sobie poradzę. Zgłasza. Na koniec mission roll oczekuje pan, zgłosił się jako rajdalong. Szefie, nie za dużo tych rajdalongów, bo już brakuje. No to panie Sebastianie, pan opowie coś o sobie. Imię Derek Skotter. Pracowałem jako komandos w Afganistanie. Kto? Dostarczałem żywność. Derek Spekter. A kto to jest? Na czerwonym nie, możemy wie, jeździć? Nie się chciał zgłosić na rajdalong. No nie, no gdzie? No jaki przykład obywatelom będziemy dawać? Jeżeli będziemy jeździć na czerwonych. Powiedz, że teraz nie możemy. Co pan chce wiedzieć konkretnie o mnie? No ogólnie jaki pan jest, panie Sebastianie, co pan ogólnie poza Afganistanem robił, czy może tak powiem na cały profil, muszę potem sporządzić, tak profil psychologiczny, czy tak powiem jak pan... Strzelałem się z bazuki. Rozumiem. W mieszkania, okej. Okay. A jakie doświadczenie z bronią? Tylko bazuki. A zapytaj się go proszę, czy to jest ten medyk, czy to nie jest ten medyk? 4-1 do 0-2, ten medyk jest ze mną. To ja nie wiem, czy to jest tak. Jedziemy na jakieś narkotyki. Pan przekazał informację, że dowiedział się, że musi od 0-1-0-4 rozmawiać, no i chciał się zgłosić. Szukamy tych dealerów? Możemy poszukać. Z tyłu za nami były jakieś narkotyki. Tak? Mam nadzieję, że potem karet na egzaminie zda. Ja to wszystko muszę zapisać. No. A radiooperator staje z drugiej strony. Na takiej wysokości. A ja? Jako kierowca, że tak powiem, stajemy tutaj. Przedstawiamy się oczywiście na początku, że tak powiem. Chwalimy się zawsze odznaką, za każdym razem. Mhm. I, że tak powiem, pierwszo pobieramy dokumenty, dokładnie. Pobieramy dokumenty pierwsze od osoby, czy prosimy ją, żeby wylegitymowała się. Nie podajemy jej powodu, jeżeli, że tak powiem, osoba jest niecierpiąca zwłoki, że tak powiem, nerwowa, to wtedy prosimy swojego kolegę o to, żeby sprawdził na radiu. Bądź samemu prosimy, żeby pan zaczekał, wracamy do radiowozu, sprawdzamy daną osobę, wracamy i podajemy powód zatrzymania. Chłopie, kartki nie starczy. Zrobimy tutaj taką próbę. Kartki nie starczyło, sorry. No, to co, próbujemy? Tak. To siadajcie. Jadę. Nie, zamieniamy się stronami. Ja będę wam uciekał, spokojnie.
Miałem cię gonić? No, no. I co mam robić? Zatrzymać mnie, ale nie brutalnie. Dobra. Normalnie jak obywatela zwykłego. Dobra, to jedź. Zatrzymaj pojazd, LSPD, śmieciu. O Jezu. Dobra, już. Gleba, kurwo! Łapy, wysiadasz! Wysiądź z pojazdu! Ręce na maskę! Jest okej? Okay? No tak, nie bardzo, tak trochę przyłożyłem przodem. Ale co z... Halo, pułkowniku! I nie ma go. Chuj. Jedziemy, kurwa, na kawę. Poczekaj chwilę, dobrze? No jak, jedziemy? Bo na radio dostaniesz komunikat zaraz pewnie. Po bazukę jedziemy.